wszystkich bardzo... Cześć, siemano, mam wszystkich, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jastrząb Games i Józef nie może się przywitać, znaczy Heros, Michu. Dlaczego ty nie masz on w imieniu? Znaczy w nazwie? Dlaczego ty jesteś Heros, Michu? Bo... Michu Komandos. Michu Komandos... znaczy, bo Michu Komandos było zajęte. Dlatego bo nie Michu ma Komandos. Polskich znaków. No i widzisz, wszystko się... Dobra, to teraz... nie wiem... Zadanie na piąteczkę, wytłumacz. Ej, wiesz co możesz zrobić? Zamieniać wszystkie żółte na czerwone, co na to? Okej, okay. Może być. I tak w ogóle to, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, bo nie już powiedziałem... Już się witaliśmy. Tak, ale ty mi przerwałeś, musiałem to dokończyć, żebyś przywitać się z moim widzem. Ja nie jestem taki jak ty i muszę no, się... No tutaj masz 170 i już są kim mordę. Czego 170? No, tych czerwonych taśm pociągów. Gdzie ty to dałeś? No, do skrzynki tam się składują. Tu aha, na górę, do tamtej, tu rozumiem, na lewo. Dobra. No. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Więcej piecy, więcej piecy. Potrzebujemy więcej piecy. Nie, nie robić piecy. Nie. Dlaczego? Bo czekasz na ten. Nie ma zrobienia więcej piecy, bo już tak nam nie starcza. Miejsc. Poczekasz na elektryczny i tak je będziesz musiał wszystko przebudować, bo elektryczne są większe. No tak, to wiadomo, tylko wiesz, do tego czasu... Nie wiem, jak ty chcesz to połączyć, ale okej. Nie, po prostu już mam zrobione te piece i po prostu chcę się ich pozbyć. Co ty robisz? Pozbyłam się twojego problemu. Ej, oddawaj mi. Oddawaj mi. Ale oni dziwnie biegają. Tup, 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 tup. Czemu on nie jedzie? A, zapomniałem, że jest na automacie, dobra. Zostaw mnie. Ej, co ty robisz? Co tam było? Że to zniszczyliśmy. Co my zniszczyliśmy? Chyba kamień. Zostaw mnie, dobra, sobie jakiś... Oddawaj piece. Oddawaj hajs za nas. To ty zniszczyłeś tutaj drzewa. No nie, drzewa zniszczyłem. Ty jesteś pod tajną osłoną. Też bym dlaczego w Star Warsach pudłowali. Ej! Ej, bo nam niszczą przez ciebie. Wiesz, że mam ryby. No wiem, ja też mam. Ty co nam niszczą? Co? No co? No gdzie dole tam? Pewnie. Gdzie ty masz ochronę? Dawaj mi te piece! Dawaj mi te piece! Iść na dół tam lepiej, bo nam niszczą wszystko po kolei. Ale nie pojadę, bo pociąg nie pojedzie. Patrz, jakie dziury teraz są. Przez ciebie. Zaraz mi serwer wywali. No. Pewnie tak. Zapytam cię wprost, ile ty dałeś tych magazynków do tej wieży, bo widzę, że coś... Jezu, stało. On tam żyją czy nie żyją? Dałem no, ich chyba 20. A, no to już nie ma. Myślałem do... Aha. Myślałem dolecić zanim zniszczą zbiorniki. No dobra, druga jeszcze ma. Ry. Ma? Ja widziałem, że nie ma. Druga ma, ta pierwsza nie miała, która została zniszczona. Ale słabo. Weź tam ten, dorzuć, może i te działo maszynowe z tymi jeden... Z tym czym? Gdzie? No jedna amunicja ma, postawić 20 działek z jedną amunicją. No, ale przynajmniej wiesz, ona, ta amunicja nigdy się nie skończy. Skończył nam się węgiel w jednym... W jednej wiertnicy. W której? No tej tutaj na końcu była taka. Aha, no dobra, no to tam usuwasz to i idziesz nową. Dobra, muszę ogólnie to postawić nową wieżyczkę. Bo zniszczyli nam starą. Ogólnie mur nam zniszczyli, który także nie jest naprawiony. Dam trochę więcej tutaj amunicji. Mam nadzieję, że to podziała na nich. A jak nie podziała, będziemy mieć duży problem. Naprawdę duży. Okej, okay, dobra. Oh fuck. Źle postawiliśmy tory. Czekaj, muszę to zamienić. Czemu? Bo nie mogę tam postawić teraz bramy, bo są pod skosem. Pod skosem nie postawisz? Postawisz chyba. Nie. Aha.
Aha, rozumiem. Lecimy? Nie, jednak nie muszę ten. To bądź ostrożny, bo nadjeżdżam. Jak się wykleję, będzie twoja wina. Pamiętaj o tym. Nie możesz sprawić, żebym się wykleił. To jest gra na czas. Musisz jak najszybciej postawić te tory. Jak tam? Budowanie muru? No spoko. Fajna zabawa, czy nie? No całkiem spoko zabawa. Co z tymi panelami? Postawiłeś się, czy jeszcze nie? Jeszcze nie mogę, bo... Bo wiesz czemu. No tak, zobaczmy ile mamy niebieskich. Może jakoś cię pocieszę w ten sposób. Z 20 powinno być. 15 dopiero. I... To skoro już mamy 15... No to może znaczy, że jak się skończą, no to przełączymy wtedy najwyżej. Wiesz, coś koło 60 mam tego. Zrobione. Ciebie co, wiem. Dystrybucja energii. Czemu mi nie pokazuje, na którym poziomie jesteśmy? Powinno pokazywać. Jezu, dlaczego tyle nam jest potrzebne stali? Znałem jedną stal, a dalej jest za mało. Bardzo równy ten mur, na tym samym poziomie widzę. Cio tam. Nie wiem po co dzisiaj na tym samym poziomie, ale okej. Żeby mogły się dogadywać. Haha! Ale żart. Budować... Aha, my nawet podłogi nie możemy budować. Mogę postawić kamienną cegłę do podłogi. Co ty? A co lubisz stawiać? Budować kamienną cegłę do podłogi. To nie miało sensu, co powiedziałem, a wiem, ale... mogę... Ale po co ci kamienna cegła do podłogi? Żeby ładnie wyglądał ten mur, tak? Bo to będzie taki okropny, taki stojący, nie wiadomo po co i gdzie i jak. Są mi tak na sam tak, wyraźnie atakują. Też. O, ładne światełka, czemu by nie? Niech kamienna świecą. Cegła do podłogi też. Okej, tu nie może być? Chociaż ja bym dał beton, a betonu jeszcze nie mamy. W ogóle co musimy zrobić, żeby beton był? Aha, jest technologia beton. Aha. Technologia beton. Wiedziałeś o tym? I wiesz jaka ona jest droga? Ona jest dwa razy droższa od tej naszej, elektrycznej. Dobra. Ostatnie dwa niebieskie pójdą. I zmieniamy na laserki. Niech będą, a ciągle nie. Brakuje się... Trochę nam oświetliłem życie. Czemu w silniku brakuje stali? Tu nie było jakiegoś dojścia do stali, czy ty mi tu usunąłeś? No, piece? Są te dwa piece tutaj. Ale nie masz żelaza. Okej, okay, aha, rzeczywiście. No. Musimy jakoś to przerobić, no kurczę, no denerwuje mnie to, że nie możemy tutaj nic zrobić. Brakuje. Czekaj chwilę, musisz być cierpliwy. Co chyba wiem, co nam zżera, albo jednak nie, albo... Dobra, poza tym miałeś, wiesz co zrobić, miałeś wszystkie czerwone zamieść, wszystkie żółte zamieść na czerwone. Czemu tego wiesz, jeszcze nie wiesz, ile to będzie nas kosztowało żelaza? Przecież tutaj już jest zrobione 300 ponad. No wiem, ale... Aha, dobra, bo jak się robi te podziemne, to wykorzystuje się czerwone. No. Dobra, zastępuję. Będzie wszystko szybciej działać, będzie wszystko lepsze. No wiesz co, coś w tym, co mówisz, jest trochę racji. W tym, co mówisz. Tyle mogę ci powiedzieć, nie wiem, czy wiesz. Zaufaj mi, jestem inżynierem. Inżynier technik informatyk działający na terenie Polski. Zwie tak. Najlepiej. A jednak guzik do podziemnych taśm ciągnął. A, to ja sobie dam tutaj 73 stali i będziesz śmigać wtedy. Znaczy już jest strasznie dużo, więc nie musisz tego dawać. Naprawiłem, rozwiązałem problem. W magiczny sposób. Okej. Okay. Ale wiesz, zawsze możesz tam dodać tej stali, czemu by nie. Co tu się stało? Co? Coś ty zrobił. Wiesz coś.
I postawimy sobie tutaj. O. Jest okej. Teraz zrobimy takie coś, 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 takie, takie, takie. Zapełnia się w ogóle teraz? Co się zapełnia? No zapełnia się, naprawiłem problem. Aaa, bo ty dziś... Słuchaj, ale wiesz, że w ten sposób będziesz miał teraz cały czas niebieskie? Bo zielonych i czerwonych mam bardzo dużo. Około 200, 300 i tak dalej. To tam na dole były tylko zielone i niebieskie? I czerwone? Na dole były... Aha, dobra. Teraz no, zauważyłem, co wyłączyłem. Dobra, miesiąc z tym. No, co jej wyłączył, przyznaj się. Kopalnie. Produkcję kopalni. To nie było za najmon... To nie było no, to bym miał niebieskie, no i... No, ale przyspieszyłem trochę żelaza. Ile masz niebieskich? Niebieskich? Dwa tylko. To wrzucaj. Ściągam je na bok przez to. Siup, 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 siup. Zastępuję to wszystko. Dobra, a co, ty budujesz ten mur, czy nie budujesz, bo w sumie nie wiem co. Czekaj, bo na razie mam plan życia. Czekaj, czekaj. I... Okej. Okay. Jest jakiś pomysł, teraz go tylko trzeba wykonać. Dobra, mam plan. Jaki plan? Co chcesz zrobić? Czekaj, potrzebuję jednego na pewno tego. Potrzebuję ze stówkę, no dobra. Okej, teraz powinno wszystko działać, powinno być okej. Tu jeszcze zmienimy podajnik na czerwony. Zmniejszamy zużycie podziemnych taśmociągów, których nie mam i mnie na nich nie stać. Na nich? Na nich? Na nie. Na nich? I ta zepsuta mikrofalówka. To na pewno była zepsuta mikrofalówka. Na pewno, ja ci to mówię, że to była zepsuta mikrofalówka. W ogóle tu się to żelazo rozdziela, nie wiem po co. Aha, teraz brakuje kopalni, no to fajnie. Silniki mamy, ale kopalni brakuje. To okropnie wygląda. Szkoda, że nie mam robotów, ale do robotów są kolejne potrzebne niebieskie. A do niebieskich są potrzebne... Żółte, a do żółtych inne, takie małe, kolorowe. No. W ogóle ja się martwiłem, bo wiesz, żółte strasznie długo się produkuje. Aha, bo jeszcze fioletowe zostały, to też ich nie mamy. No ta, i jeszcze kosmiczne. Ja się w ogóle bałem, że kosmiczne ciężko tak wyprodukować. Te kosmiczne to... O nie. Co się stało? Jest okej. Okay. Ja tutaj ruda miedzi za daleko idzie. Mam pomysł, jak rozwiązać twój dylemat, twój problem. Co ta Siup... miedź tak nic nie robi? No nie, ona po prostu tam sobie jest. Ała. Odpłynąłeś. Jakby ktoś tak powiedział. Ktoś by rzekł, że odpłynąłeś. Ale co ty mi teraz zrobiłeś? Nie, po prostu cię przesunąłem taśmociągiem, ulepszyłem go. Tylko tyle. Ale wiesz, co tutaj jest ten... Tu było za daleko, tu. Co? No to. No wiem. I możemy no zrobić na takiej zasadzie, że po prostu węgiel przeniosę. Tyle. Jest opcja. No i już praktycznie naprawiłem twój problem. Po co ściągasz na dół? Zostaw w tym miejscu, gdzie byłeś. Nie, dobra, to ja czekam, bo ja się sobie idę tutaj. Będę miał od razu podłączenie. Działa? Nie działa, bo to trzeba inaczej. I trzeba zrób tak. Coś takiego. O. I teraz będą ten, trzy eliksiry jedną ścieżką lecą. Naprawdę posiadamy za dużo zielonych, czerwonych eliksirów i takich innych, a niebieskich kompletnie nie mamy. Nic nie widzę. Trzeba odłączyć ten, robienie tych zielonych i no, niebieskich. No właśnie nie wiem, odłącz jeden taśmociąg. Jak leci. Tutaj jest jeden. Dobra, odłączone zielone. Gdzie są czerwone? No wiesz, zanim się naprodukują te zielone, to trochę czasu minie. Czerwone, czerwone odłączone. I jeszcze czarne, 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 czarne. O, węgiel będziemy mieli dużo. Gdzie są czarne, gdzie lecą? Tędy lecą. I czarne odłączone.
Naprawdę, wszystkiego jest mało. Martwi mnie to. Już wszystkiego będzie dużo. A co zacząłeś robić? Bo ja do tej pory nie widzę różnicy. Odłączyłem czarny, czerwony i zielony. Potrzebujemy do piecy? Których jeszcze w sumie nie możemy robić? Niebieskich. Ale my nie możemy jeszcze piecy robić chyba. Czy możemy? Gdzie one są? A tutaj. 250 piecy. Znaczy 250 niebieskich. Dobra, wiesz co, oddaj mi ten piece, bo to nie ma sensu. Zanim się zrobi, to jeszcze długo poczekamy. Ale co? No zanim zrobimy piece, to elektryczne dużo czasu minie. A my potrzebujemy żelaza. Ale już nie będziemy potrzebowali żelaza. Czemu? Bo odłączyłem czerwone i zielone. I wydaje ci się, że tak szybko to zrobimy. No pajek, to się już będzie zapełniać powoli. Jeszcze czarne powinieneś odłączyć. Czarne też odłączyłem. No, broń się cały czas tu robiła, więc... Ty, ale ty pamiętasz później, jak to odłączyłeś, tak? Tak, jedną, po prostu jeden taśmociąg w każdym odłączyłem. Widać. Który nawet. Aha, w ten widzisz? Sposób odłączyłeś. Dobra, patrz. Rozumiem. Widzisz, tutaj jest taka dziura. Tutaj jest dziura i w zielonych też jest taka dziura po środku. Okej, widzę, rozumiem, rozumiem. Czyli zaraz przestaną się produkować. Co? Ty, ale wiesz, to jest bez sensu. Nagle zniszczyły nam trzy. A w ogóle żadnych powiadomień. Widziałeś powiadomienie, żeby nam niszczyły? Nie. No ja właśnie też nie widziałem. Nagle jedno takie wielkie powiadomienie, że zniszczyły nam. Czy o tu wieżyczkę masz jakąś? Tak, chyba nawet dużo, 7 masz. Masz jakąś amo? Amo no to w sumie 4 tylko. Co jest? Gdzie? Nie no, tutaj. Koło mnie. Aha, tak mi wyskoczyło. Właśnie to jest bez sensu. W ogóle żadnych powiadomień, że nas atakują czy coś takiego, tylko od razu, że zniszczono nam wieżę. Znaczy to się pojawia, tam niby czerwony trójkącik gdzie świeci, ale kto na niego patrzy? No, nie było chyba z tego, co mi się wydaje. Właśnie był, tylko ja na niego nie patrzyliśmy nigdy. Aha. Nie patrzymy dalej. Aha. No nie wiem, niech ci będzie. A jak się już zapełnia. Już zielonych nie robi. Czerwonych też już nie robi, czyli już nie bierze. I zaraz czarne przestanie robić. Okej, okay, dobra, czyli po stworzeniu tylko będziesz robił od razu panele, tak? A, widzisz, już się zapełnia tutaj. Będziesz robił panele, tak? Od razu? Się tym zajmij, bo ja bardzo chcę coś zrobić, tak? Bo mi się nudzi trochę. Nie powiem, że nie. Będziesz mógł sobie piece wybadać. Nie, za dużo niebieskich potrzebują. Właśnie, czemu my niebieskie robimy na jeden? Bo na dwa i tak byśmy nie, nie udałoby nam się. A, okej. Okay. Zapełnia się żelazo, uiii. Ja wiem, czy się zapełnia, na pewno więcej no tego idzie. Patrz, tutaj się zapełnia. A właśnie, moduły mogę tu dać. No to takie te moduły, że to... To jedynki to. Jedynki to nawet różnic nie widzę. Popatrz. Znaczy tam lekka jest taka miniaturowa taka. No miniaturowa, moim zdaniem bardzo słaba. Ej, dobra, chyba już wybadamy, wiesz? No. Tak, zdecydowanie już wybadamy. Ostatni leci niebieski. A nie podłączaj jeszcze tych eliksirów tam reszty. Ja nie będę podłączał, mam po 600 albo 700 nawet. Po 1000, no to już w ogóle. To ja sobie wybiorę technologię oczywiście, jeśli mogę. Tym razem? Nie możesz. Dziękuję. Zrób to. Po co nam to? No prędkość badań laboratoryjnych, żebyś się szybciej wybadywał. Już wolę więcej laboratoriów walnąć. Nie. Szkoda, i tak na mnie nie starcza. No tych pakietów już tak. To się robi 12 sekund, a tu się robi 6 sekund, okej. Okay. Czyli jak tu zwiększymy, to się będzie robiło 4 sekundy z założenia. A tu 10 sekund się robi jeszcze lepiej. Dobra, już wiem co chcę. Wiem co chcę. I nie żałujesz tego, tak? Nie wahasz się. Czerwone zaawansowane układy, Boże, najgorzej, co one potrzebują?
A po co ci one? Dwa plastiki. Do tych takich słupów. Serio? Specjalnych, no. To sobie możesz poczekać. Okej, okay, dobra, mam 6. A, bo ty sobie tworzysz własnoręcznie, okej. Okay. No, bo ja nie trzeba tam maszynie. Jak niektórzy wszystko stworzyli w maszynie. I wiesz co, ja do tej pory żałuję, bo to po prostu był koszmar. Gra mnie pokonała. Nie pokonała, bo mam to osiągnięcie, więc w pewnym sensie ja wygrałem, ale... To takie... To nie jest słodkie zwycięstwo. To tyle chcę powiedzieć. Nie myślecie. Nie wiem, o co ci chodziło, ale okej. Okay. Dobra, czerwone się tworzą. Dobra, idę się tam bawić. Tylko jeszcze wezmę sobie ammunition. Okej. Okay. Ach, 60 amunicji, czekające skrzynce. Tym. Mamy coraz więcej żelaza, jest okej. Okay. Cieszę się bardzo z tego powodu. Ale i tak wolno się produkują niebieskie. Bardzo wolno. Widzisz, ale żelazo się zapełniło. No, choć tyle dobrze. Weź mnie teraz martwi. Nawet jak odkryjemy te piece, to gdzie postawimy te piece elektryczne? Tak jakby. Gdzie je damy, jak myślisz? Ale co? Piece elektryczne. No tutaj na dole, jak zrobiłeś, tylko po prostu dasz jedną linię w dół. Tutaj, o. Okej, okay, zobaczymy. Gdzie? No. Jak? No, przez widzisz, nie było żadnego czarnego. Gdzie to zniszczyło? Co jest? Panie, że zostaliśmy powiadomieni. Co tutaj zostało zniszczone? O, jest. Weź zrób ten laborator, zakład wiem, chemiczny. O co ci chodzi. Wiem. Mhm. Fajnie, tutaj że był żelazo. Postaw tam jedną płytkę. W sensie taśmociąg. No co jest? No tutaj już nic akurat. Aha. To jest ładny. A tutaj jakiś... jeden taśmociąg, dobra, jeszcze stawiam. Czekaj, ty tylko postawiłeś to chyba? Okej, okay. I teraz tylko jakoś... A, woda tu była. Inaczej było. Nie, jest okej, okay. Jest chyba tak samo. Nie, tak to było, czekaj. Nie, tak to było. Broda tak? Dalej stoi w tym miejscu, tak. O nie, mam nadzieję, że mi serwer nie wywali. Od razu ci mówię, że może się tak zdarzyć. A wiem gdzie, dobra, weź tutaj postaw tą rurę, tak... No, dobra, nice. Serwer, znaczy ten prąd mi mignął, więc myślałem, że mi komputer... Jak masz ammo, to weź tutaj włóż. No, 5 powinno wystarczyć, przynajmniej tak mi się wydaje. Definitywnie tak. Okej, mam 21 niebieskich. To jest progres jakiś. No. Łączył cię z serwerem chyba, albo jakiś gość wbił na kanał. Co? Gdzie? Ty tego chyba nie widzisz, bo jestem administratorem. Ale czasami jak ciebie ładuje do gry albo wrzuca, to widzę taki pasek, jak się ładujesz. I teraz tak samo było. Nie, to po prostu ja miałem laga. No, ale ci po prostu musiał cię jakoś załadować, coś takiego. No, coś takiego. Coś w tym stylu. Okej, okay, naprawdę nie wiem, co moglibyśmy teraz jeszcze... Tutaj jest to kół? Tak, tutaj jest to kół, dobra. A czego nie wiesz? Co możemy jeszcze zrobić? Mamy teraz za dużo żelaza, bym tak powiedział. No. Całą partię tych eliksirów wrzucę i od nowa będą się robiły. I wyłączę je. Wrzucę i wyłączę. Raz. Okej. No nie, no bo teraz się nie są. I trzy. O, jakie to będzie duże, Pytanie, czy to mi się to zmieści, czekaj, jeszcze sprawdzić aż. No co ci ma się nie zmieścić? Ja mogę wybudować ogrodzenie, tylko musisz mi pokazać w którym miejscu, jak i gdzie. Znaczy ja już w górę tego nie będę ciągnął. Na pewno? Wydaje mi się, że za mało będzie.
Nie, bo ja to w dół jeszcze na 3 pociągnę w dół. I w lewo. I do góry. Wtedy się to... Okej. To wezmę panele. To weźmie i... Pokaż mi tylko do góry ile ma być, co nie? To ja to ogrodzę odpowiednio. Bo ty tam się zajmiesz swoją robotą, a ja swoją. No. Potrzebuję czerwonych zniszczycieli. Plastik. Bo ty masz już panele. Weź postaw tam najwyżej ile możesz i tyle. Czekaj, bo na razie chcę sprawdzić, czy to się zmieści w ogóle. Wydaje mi się, że troszkę powinieneś inaczej to rozegrać, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie, to jest na pewno dobrze, ja wiesz mi. Ja jestem zaawansowany. No, zostanie. Nie rób tych paneli, ja je zrobię. No wiem, ale tak patrzę. Zajmij się czymś innym. To pokaż mi na wysokość jaką. Ale co na wysokość jaką? Tu mam ogradzać to, czy nie? Okej. Tak. Chyba. Burza idzie. Grzmi u mnie w każdym razie. A u mnie też, czekaj. No ta sama miejscowość, to trudno by było. No, czekaj, bo to źle zrobiłem, a jeden za wysoko. A ty tutaj jeszcze będziesz miał wieżyczki zmieścić. Tak, ale to będzie ogrodzenie paneli, a nad nimi będzie dróżka jeszcze i kolejne ogrodzenie. A, no dobra. Chyba, że tak, bez tego. Będzie. Z tą dróżką, czy bez tej dróżki, jak sądzisz? Nie, no jak chcesz. Możemy zrobić tą dróżkę, bo one potrafią pluzić na daleko. No i mogą w ten sposób uszkodzić tam panele. No. O, i wszystko się działa, posłuchaj. Tylko wydaje mi się, że troszkę... A nie, jest chyba okej. Okay. W każdym razie chyba wiesz, co robisz. No ja wiem, co robię. Masz te ogniwa słoneczne, to weź tutaj ten. Nie mam, mam tylko te panele. Masz. Tutaj. No to są ogniwa słoneczne. Aha. A, bo tamto są akumulatory. Masz rację. Kamienia nam brakuje. Tutaj 17 tysięcy jest. O kurde. Z tą burzą to. Grubo, a coś się dzieje? Błyska albo coś takiego? Właśnie nie, chyba nie. Aha, no to chyba dobrze. Trzeba pozytywnie myśleć, co nie. Ja. I źle postawiłem, dobra. Zabrał mi piece i nawet kamienia nie mogę przetapiać. Ja się nie śmieję, nie żeby coś. Nie, wcale. No. Idę po prostu postawić ten generator. Postaw generator. Stawiam generator. Pyk, 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 pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. No pyk, pyk, pyk właśnie. Pyk, pyk, pyk i prawie zrobione, ale mi się akumulator jest... A nie, jeszcze mam 500, dobra. Właśnie trzeba będzie chyba pamiętać o zapisach gry, bo później znowu się pogubię i nie będę wiedział co i jak. No, odcinek 12. Jak dokładnie, coś. A nie 6Q1, 2Q, 3Q. Później sam się gubię, co robię. Muszę zapisać, że to odcinek 12 teraz. No, będę musiał pamiętać. Albo nagramy kolejny i wiesz, i wtedy dopiero zapiszę. Znaczy, no możesz zapisać nawet teraz, bo jak nazywali i wiesz, serwer się nie zapisze. No to autozapisy są w każdym razie, no to... Co idą ustawiać, co 10 minut? Tak. Kiedyś nawet zmieniłem i wiesz co, i się nie zmienił. To była taka ciekawostka. No. To ciekawe. Bardzo ciekawe, co? Wiedziałem, że cię czymś zaskoczę. Taką ciekawostką, która jest ciekawa. Czego ja nie mam w swoim życiu? Szczęścia, radości, nie wiem. Miedzi. Innego drutu. A miedziany drut, gdzie jest ten skład? Skrzynka, czy go nie składuje? Nie składuję. No to już go składuję. To już go składuję.
nie będzie git. Okej. Okay. Właśnie, no, technologia się już kończy, zaraz można ją zmienić. No. Dobra, to teraz robimy to. Laserowe działka. Bez działek to nie ma sensu. Okej. Okay. Pytanie, czy mi się teraz zmieści. Powinien się zmieścić chyba. Okej, tak to wygląda. Chyba jest okej. Okay. Chyba się zmieści, wiesz? Wiesz co, postawię tutaj na... Tak na wszelki wypadek kilka działek, gdyby postanowił nas zaatakować od tyłu. I byśmy musieli... No nie. ...poświęcić kilka paneli. No niekoniecznie. Wiesz, ty się śmiałeś z tych działek, które właśnie teraz mijam, ale to jest najlepsza obrona. Do tej pory nam nie zniszczyły tego. Trzeba to powiększyć jeden do góry, wiesz? I jak to? No bo... jest źle wymierzone i będzie nam zakrywało kopalnię węgla. Nie będzie nam zakrywało, gdzie ty masz kopalnię węgla? No... No ale ty jedziesz właśnie w dół równo. Nachodziło. Ostatni nachodził właśnie na kopalnię węgla całą. Swoim dołem. A, ale nie, spokojnie, my to prędzej wydobędziemy niż ty stworzysz to. No właśnie, już to stworzyłem. No tak, tylko ty nie masz tyle paneli. Czekaj. Okej, okay, dobra, ja to zacznę już robić po prostu. No dobra, czyli co, jedno do góry wszystko? Tak. Kurczę, zanim mi się to uda wyburzyć teraz, ale dobra. Jak trzeba, to trzeba. Czy dwa tutaj, jeden tutaj, dobra. Raz, no i teraz muszę wszystko to burzyć. Ja też. Jeden tutaj. Jak tam czas? Mysz murzu? 32 minuty, kończymy? No, kończymy. A więc to by było na tyle. Żegnam się z wami, Hrosmichu. Tylko idź tam napraw i będziemy mogli kończyć. Niszczą nam. No właśnie, wiem. Idź tam szybko! Weź tam idź. To ty tam idź. Dobra, ja tam idę. Z 12 rzeczy on zniszczył. 14. No dobra, to dzięki wam wszystkim za oglądanie. Dokładnie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Niszczą nam kompanię i trzymajcie się, no i na razie.